Bez sołtysa to nie to samo, słyszymy w zawadzie. Ktoś się musi troszczyć. No, nasz dobytek tutaj. Tam mieszkańcy są dumni z sołtysa, to on organizuje życie na wsi i kieruje współpracą różnych podmiotów na terenie miejscowości. Ojciec za wioszcie, nie? Przed mieszkańcami 17 sołectw ważne wybory. Między 16 kwietnia a 15 maja wybiorą sołtysów i rady sołeckie. Mieszkańcy, którzy przyjdą na zebranie i zechcą wziąć udział w wyborach, wezmą taki udział w wyborach w sposób tajny, bo tak zakłada ustawa, i dokonają właściwego wyboru. Wybory sołtysów to zupełnie inna bajka niż znane nam wybory samorządowe. Nie będzie kampanii wyborczej, a samych kandydatów można zgłaszać nawet w dniu wyborów na spotkaniu wiejskim. W Gumowcach chodzi, nie? Tomasz Sroczyński, sołtys z Raculi, obecnie zielonogórski radny, podkreśla, że funkcja, którą pełnił, jest swoistym łącznikiem mieszkańców wsi z samorządem. Zgłaszane są różne problemy, takie jak dziura w drodze, nierówne drogi, lampa, która się nie świeci, pies, który został przejechany na drodze i trzeba go usunąć. Sołtysi i rady sołeckie będą pełnić rolę pomocniczą dla rady dzielnicy Nowe Miasto. Sołtys wie najlepiej, co mieszkańcom jest potrzebne, jak organizować ich życie. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki nie wyklucza, że w przyszłości osoby pełniące funkcję podobną do sołtysa pojawią się na zielonogórskich osiedlach, tak aby każda z większych społeczności miała swojego reprezentanta. W mieście tego do tej pory nie było. Ja wierzę w to, że kiedyś również będą takie funkcje czy tego typu stanowiska, które pozwolą, aby swoje dzielnice miały swoich reprezentantów, którzy będą mogli akcentować ich potrzeby i mówić, co jest dla nich ważne, co istotne. Dokładne terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich 17 sołectwach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.